Witajcie, moi drodzy. Wydarzenia, które dziś przedstawię, miały miejsce w Holandii. Ta historia pozostała w pamięci mieszkańców tego kraju na długie lata, a to za sprawą brutalności morderstw oraz faktu, że przestępca w sądzie przez cały czas zachowywał się tak, jakby nic go nie obchodziło. Na zadawane pytania odpowiadał obojętnie, a jeśli chodzi o szczegóły morderstw, nigdy ich nie ujawnił, pozostawiając rodziny ofiar z wieloma pytaniami. Doszło nawet do tego, że w dniu rozprawy, z obawy przed próbą ucieczki lub linczu, na dachu budynku zostali rozstawieni snajperzy. Coase Hertogs, bo o nim mowa, zmarł w więzieniu około 7 lat temu. Jednak liczba morderstw, które popełnił, nigdy nie została dokładnie ustalona. Jeśli udało mi się Was zainteresować i chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was do wysłuchania tej historii. Wszystko zaczęło się 2 października 1980 roku, kiedy to mężczyzna wyprowadzający psa znalazł ciało 11-letniej Edith Post na wydmach Wassenaar. Jej głowa została roztrzaskana ciężkim przedmiotem, prawdopodobnie grubą gałęzią znalezioną obok niej. Mała, energiczna dziewczynka z szerokim uśmiechem od kilku dni jest zaginiona. Znika, kiedy wychodzi po coś z klasy, podczas zajęć w szkole. Okazuje się, że na korytarzu spotyka mężczyznę, który wygląda jak ogrodnik, z wielką łopatą, w kraciastej koszuli i dżinsach. Mężczyzna prosił o pomoc w przeniesieniu do szkoły króliczków, po które wysłał go nauczyciel. Dziewczynka waha się. Właśnie wyszła z klasy, aby wziąć jedynie szpulkę nici z szafki. Nie do końca wie, czy może ufać mężczyźnie. Jednak kocha króliczki i skoro pan nauczyciel prosił, to czemu nie? Ostatecznie zostaje przekonana. Nie wie jednak, że miły dżentelmen 29 września 1980 roku nazywa się Coase Hertogs i że to właśnie ona będzie jego ostatnią ofiarą, która pozwoli ostatecznie go zdemaskować. Kiedy nauczyciel zdał sobie sprawę z tego, że Edith dość długo nie wraca, poszedł jej szukać. Niedługo później podnosi alarm, ponieważ nie udało mu się odnaleźć dziewczynki. Rozpoczęły się wielkie poszukiwania Edith, ale nikt jej nie widział, ani nie wiedział, gdzie aktualnie może być. Zupełnie tak, jakby wyparowała. Strach w okolicy jest ogromny. Ojciec dziewczynki, podkomendant straży pożarnej, staje na głowie, aby odnaleźć córkę. Świadkowie twierdzą, że widzieli nieprzyjemnego typa kręcącego się w pobliżu szkoły podstawowej Edith i sąsiedni, podającego się za ogrodnika. Okazało się, że mężczyzna zwrócił się nawet do kilkorga dzieci. Na podstawie ich zeznań stwierdzono, że był to wysoki mężczyzna w wieku od 25 do 35 lat, z rudymi włosami i pryszczami na twarzy. Detektyw Smith, który przyglądał się tej sprawie, od razu pomyślał o mężczyźnie, którego poznał niedługo wcześniej na boisku. Jednak w tamtym momencie był dla niego tylko prawdopodobnym włamywaczem. Okazało się, że 10 dni przed zniknięciem Edith, pewien mieszkaniec Forburga dzwoni na policję. Donosi, że w krzakach siedzi mężczyzna i przez lornetkę obserwuje dziewczyny na boiskach sportowych. Śledczy nie mogą pozostawić takiego oskarżenia bez odzewu. Wsiadają do samochodu i wyruszają na miejsce, aby wylegitymować podejrzanego mężczyznę. Szukają przez około 40 minut. Niestety nie znajdują podglądacza. Ale w zamian nieopodal odkrywają pozostawiony samochód. Był to czarny Opel Commodore,
Jednak śledczych najbardziej zaciekawiła zawartość pojazdu. Otóż na tylnym siedzeniu dostrzegają liczne książki o seksie, trochę luźnych pieniędzy i śrubokręt. Kiedy przez chwilę stoją przy samochodzie, nagle przeklinając kołs, wybiega z krzaków i pyta, co mężczyźni robią przy jego pojeździe. Z tablicy rejestracyjnej szybko dowiadują się, z kim mają do czynienia. Jednak w tamtym momencie podejrzewają, że mężczyzna obserwuje ekskluzywne domy, które stały po drugiej stronie boiska, myśląc, że szukał sposobu, jak się do nich włamać. Niestety, musieli pozwolić mu odejść, ponieważ w tamtym momencie nie popełnił żadnego wykroczenia. Jednak Coase okazał się być bardzo dobrze znany policji. Urodził się 16 grudnia 1949 roku w Hadze. Był 12 dzieckiem z 16 rodziców, którzy pochodzili z rodzin mieszkających w przyczepach kempingowych. W domu panują bardzo trudne warunki. Ojciec jest alkoholikiem, a matka, która sprząta w domu publicznym swojej siostry, regularnie wysyła dzieci na kradzieże, żeby zarobić trochę pieniędzy. Coase bez wątpienia jest czarną owcą w rodzinie. Od 15 roku życia był skazany ponad 50 razy. Kradzieże, napady, włamania, rozboje, a nawet usiłowanie zabójstwa. Lista przestępstw ciągnie się w nieskończoność. W wieku 16 lat trafił do aresztu dla nieletnich. Po wyjściu udaje mu się przez jakiś czas pozostać na dobrej drodze. Nie trwało to jednak długo, bo policja szybko aresztowała go za kolejne wykroczenia. W 1973 roku psychiatra scharakteryzował go jako psychopatę, żyjącego w narcystycznym świecie iluzji i ciągle zachowującego się niemoralnie. Według niego Coase nigdy niczego nie zrobił. Zawsze robili to inni. Ponieważ nie ma poczucia winy, stanowi zagrożenie dla porządku publicznego. Psychiatra ma wątpliwości, czy leczenie ma w ogóle jakiś sens. Niemniej jednak potrafi być również miły, a nawet czarujący. Potrafi zjednywać sobie innych, by później zostać bezlitośnie wykorzystanym. Z akt Hertogsa wynika, że pod koniec lat 70. wciągał niezwykle duże, jak na tamte czasy, dawki kokainy. W okresie dojrzewania zarabia również jako męska prostytutka, świadcząc swoje usługi na amsterdamskiej scenie gejowskiej. A kiedy nie jest w więzieniu lub w zakładzie psychiatrycznym, zanurza się w łóżku ze swoją młodszą o 3 lata siostrą Lucy. Od jakiegoś czasu pracuje pod przykrywką jako portier w seksklubach i klubach nocnych, a mało tego, jest mocno uzależniony od narkotyków i aby mieć łatwiejszy dostęp do towaru, sam zaczyna pracować jako dealer. Okazuje się, że samochód Coase'a był widziany pod szkołą Edith, natomiast później także w pobliżu Wydm, gdzie znaleziono jej ciało. Prawdopodobnie z 1 na 2 października dom mężczyzny był już obserwowany przez detektywów. Podczas tej obserwacji dziewczyna Coase'a, Ingrid, wyniosła z domu w środku nocy worek pełen śmieci, który natychmiast został przechwycony przez śledczych. Jak się okazało, zawierał on ważne elementy dowodowe. Narysowaną mapę obszaru Wydm Wassenaar i zakrwawiony bandaż. Przeszukiwanie systemu biletów parkingowych wykazało, że podejrzany otrzymał bilet parkingowy w tym miejscu w połowie września. Stało się jasne, że musiał znać tą okolicę. Rankiem 3 października, kiedy sprawa zaginięcia stała się już sprawą morderstwa, policjanci aresztują na ulicy Coase'a
Hertogsa pod zarzutem morderstwa Edith Post. Detektywi wiedzą, że tak naprawdę nie mają żadnych konkretnych dowodów, a jedynie poszlaki. Mimo to zamierzają zrobić wszystko, by udowodnić, że to właśnie on jest odpowiedzialny za morderstwo dziewczynki. Niespodziewanie po zabójstwie Edith policja otrzymała anonimowy telefon z informacją, że dziewczynka ugryzła swojego zabójcę, a portier klubu nocnego De Nachtigal ma ranę po ugryzieniu na małym palcu. Mężczyzna zostaje doprowadzony na przesłuchanie. Siada przy biurku i bingo! Okazuje się, że faktycznie ma zabandażowany mały palec. Początkowo zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu, twierdząc, że został pogryziony przez psa. Koniec końców nie udało się udowodnić, że to Edith ugryzła go w mały palec, ale udało się obalić historię o ugryzieniu psa, bowiem w szpitalnej kolejce zapytał młodego chłopaka z raną po ugryzieniu na nodze, jak się jej nabawił i gdzie. Udało się znaleźć pogryzionego chłopca i właściciela psa, którzy potwierdzili tą wersję. Aby skłonić go do mówienia, detektyw i jego koledzy starali się wywrzeć na nim jak największą presję. Śledczy brał swoich znajomych, których podejrzany dotąd nie widział. Następnie podchodzili do jego celi, a detektyw zadawał gościom pytanie, czy potwierdzają, że to on. Prowokacja się udała, bo Coase jakiś czas później stwierdził, że rzeczywiście był w szkole, ale po to, żeby włamać się do znajdującego się tam sejfu. Kiedy wydawało się, że domniemany włamywacz ma na swoim koncie tylko jedno zabójstwo, śledczy zaczęli dopatrywać się coraz więcej podobieństw do morderstw, które miały miejsce w ostatnich latach. Prowadzący śledztwo Ruth Bloem i jego koledzy powoli nabierają przekonania, że mógł on być również odpowiedzialny za morderstwo 12-letniej Tjaldy Fischer. Dziewczynka zaginęła po zajęciach baletu i została odnaleziona 15 maja 1979 roku w Lac Havre w Hadze. Sekcja na jej ciele nigdy nie była w stanie wyjaśnić dokładnej przyczyny śmierci. Jednak ujawniła, że była torturowana i wykorzystywana seksualnie, zanim została zamordowana. Również w przypadku morderstwa 18-letniej Amy Den Boer śledczy dostrzegają podobny schemat działania. 5 kwietnia 1980 roku bawiące się dzieci znalazły jej na wpół rozebrane ciało w lesie, w pobliżu wioski w Brabancji, po tym jak pojechała komunikacją miejską do Hagi, aby uczyć się na Akademii Wychowania Fizycznego. Dzień później stało się jasne, że nigdy nie dotarła do Hagi i zgłoszono jej zaginięcie. Amy została postrzelona w brzuch i głowę i jak poprzednia dziewczyna zgwałcona. Policja w tej sytuacji nie ma zamiaru dłużej czekać i w międzyczasie postanawia przeszukać dom Coase'a. Posiadłość zostaje kilkukrotnie bardzo dokładnie sprawdzona, a śledczy dokonują tam przerażających odkryć. Podczas przeszukiwań znajdują ślady krwi Tjaldy i Amy. Na poddaszu domu znajdują bardzo dobrze ukryty dźwiękoszczelny pokój z podwójnymi ścianami, w którym Coase Hertogs najprawdopodobniej maltretował, gwałcił i mordował swoje ofiary. Sama sala jest urządzona jako prowizoryczna sala tortur. Okna zabite deskami, podłoga, sufit i drzwi pokryte grubą wykładziną. Do sufitu i podłogi pomieszczenia przynitowane są metalowe uchwyty. Sam Hertogs mówi później sędziemu, że buduje saunę. Wyjaśnia, że znaleziono krew różnych kobiet, ponieważ czasami wynajmuje pokój paniom z pobliskiego seks-klubu.
jednak nie potrafi wyjaśnić odnalezionych śladów krwi zamordowanej Amy. Z kolei w dywanie znajdują kolczyk w kształcie koniczyny oraz resztki innego kolczyka. Amy najprawdopodobniej nosiła tę biżuterię w dniu jej zniknięcia. Jeden z detektywów, który pracował przy tej sprawie, od razu rozpoznał, że kolczyki należały właśnie do zamordowanej dziewczyny. To również na strychu detektywi techniczni usuwają 5 kul ze ściany i jedną z drzwi. Znajdują także krew na klapie dla kota w drzwiach prowadzących na strych. Po badaniach okazuje się, że jest to krew Amy. Chociaż Hertox ma w swoim domu książki z pornografią dziecięcą, eksperci uważają, że nie jest pedofilem. Porywał młode dziewczyny z powodów praktycznych, ponieważ były łatwiejszym celem niż dorosłe kobiety. Cole tymczasem doprowadza policję do szału, kłamiąc lub milcząc przez większość czasu podczas licznych przesłuchań. Cały czas prowadził grę w kotka i myszkę, nie okazując przy tym żadnych emocji. W dalszym ciągu upiera się, że rana Consana została spowodowana przez psa, a nie przez zęby zaciekle walczącej o swoje życie Edith Post, pomimo że badania mówią zupełnie co innego. Zapytany, co powie na temat dwóch pudełek z kolczykami i naszyjnikami w jego domu, również milczy. Policja podejrzewa Kousa o zabicie dwóch 18-letnich szwedzkich autostopowiczek. Istnieją bowiem przesłanki, że dziewczyny przebywały w Hadze 7 maja 1980 roku, czyli dzień przed swoją śmiercią. Mało tego, obie zostały postrzelone w głowę, podobnie jak Amy. I tak pojawiają się kolejne nierozwiązane sprawy, które zdają się nosić jego krwawy podpis. W sumie jest to około 12 przypadków, a może nawet więcej. Ale Coles nadal wykręca się i łże, bez względu na to, jak bardzo go naciskają. Wreszcie w 1982 roku Coles zostaje skazany na dożywocie za zabójstwo Edith, Tjaldy i Amy. Wysłuchuje wyroku beznamiętnie, jakby zupełnie go to nie obchodziło. Wiele pytań w sprawie morderstw Edith Post i innych dziewcząt pozostaje bez odpowiedzi. Wiele wskazuje na to, że Coles odwiedził swoją ostatnią ofiarę w Luntere na tydzień przed jej śmiercią. Była tam wówczas na wycieczce szkolnej. Dwie koleżanki z klasy twierdzą, że widziały ją rozmawiającą z mężczyzną w dużym ciemnym samochodzie. Pozostaje jeszcze pytanie, jaka była w tym wszystkim rola Ingrid, dziewczyny Kousa, z którą mieszkał. W sądzie wspomina sytuację, kiedy uprawiając seks z mężczyzną, nagle przeszkodziło im dudnienie na strychu. Według Ingrid, Kous wyskoczył z łóżka, a chwilę później usłyszała dwa tępe stuknięcia. Po powrocie powiedział, że był to ich pies, którego uderzył. Ingrid jednak nie wie, czy to był moment, w którym mógł zastrzelić Amy. Wielu ludzi uważa, że pomogła Kousowi pozbyć się śladów krwi po zabójstwie dziewczyny. Co najmniej tak samo podejrzany jest jego stary kumpel Freddy. Do końca lat 90. Kous zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego z morderstwami. W porozumieniu z adwokatem w końcu częściowo przyznaje się do winy, dzięki czemu może zostać przyjęty do kliniki TBS, gdzie ma być ponoć izolowany i resocjalizowany. Dopiero w 2010 roku poniekąd przyznaje się do winy, kiedy Peter DeVries wysyła do niego przyjaciela z dzieciństwa, który ma ukrytą kamerę. Coles przyznaje się do zabicia Tjaldy, Amy i Edith, ale każda jego odpowiedź rodzi nowe pytania. Twierdzi na przykład, że w morderstwie Edith brał udział wspólnik.
jego nazwisko jest w trakcie transmisji nierozpoznawalne. A ponadto Coase mówi, że zna mordercę szwedzkich dziewcząt, ale to nie był on. Najbardziej kontrowersyjne są wypowiedzi Coase'a na temat jego 12-letniej przyjaźni z byłym wiceprezesem Sądu Okręgowego w Hadze. Pogłoski na ten temat pojawiły się po raz pierwszy w latach 70. Ale teraz seryjny morderca twierdzi, że rzeczywiście łączyły ich stosunki seksualne. W zamian za okazjonalne obciąganie sędzia wielokrotnie go nie karał. W połowie lat 70. doprowadził na przykład do uniewinnienia Coase'a z napadu z bronią w ręku. Regularnie przynosił też do magistratu dziecięcą pornografię. Krążą opowieści, że sędzia często odwiedzał Hertogsa, by wygłupiać się z małymi dziećmi. Niestety tych informacji nie można już było zweryfikować, ponieważ człowiek ten zmarł w 2004 roku. Jeśli natomiast chodzi o Coase'a, zmarł w 2015 roku w zakładzie karnym Fürth. Miał 65 lat. Gdy żył, pewnie z rozbawieniem obserwował, jak śledczy ponownie wykopują i analizują jego stare zbrodnie, nie posuwając się jednak do przodu. Jeden z pracujących wówczas śledczych nie może zapomnieć o swojej wizycie w sali tortur na poddaszu, twierdząc, że w całej swojej policyjnej karierze nigdy nie spotkał kogoś takiego jak Coase. Zupełnie jak drapieżnik, niezwykle brutalny psychopata, który działał w sposób przebiegły i systematyczny. Chodziło mu tylko i wyłącznie o dominację. Najpierw dusił Edith i Tjalde, aż zemdlały, a potem czekał, aż dziewczynki dojdą do siebie, by potem zabić je w inny sposób. Władza, jaką mógł sprawować nad drugim człowiekiem, to było to, co lubił najbardziej. Coase chciał sprawić, żeby ludzie cierpieli. I myślę, że wciąż udaje mu się to robić całkiem nieźle, mimo że od kilku lat już nie żyje. I z tą refleksją Was pozostawiam. Jak zwykle dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję za komentarze i łapki pod ostatnim filmem. Koniecznie napiszcie, co Wy sądzicie o tej sprawie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to nie ma na co czekać. Koniecznie zasubskrybujcie już teraz. Udało nam się wreszcie wbić 1000, za co serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i cześć.